Wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej jubileuszowej uroczystości zorganizowanej z okazji 110-lecia powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizatorami dzisiejszej uroczystości są Zarząd Oddziału Lubaczów Miasto i Zarząd Oddziału Lubaczów Gmina. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy hymnem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Proszę Państwa o powstanie. Hasło nasze zawsze wierni, niesie światło niech lud. W drodze naszej pełno cierni, życie szarpie męka gór. Lecz nie dla nas płacz niebeski, nic utrudnia cierpi skrzyż. Dość się cierpi, dość się szczęski. Wtedy tenor wrzeszczy rozpaczliwie. Księżno, zatrzymaj się! Tyś pchła mnie do miłości tej. Jej już jednak nie ma, bo łajdak przeciągnął strunę i zanadto wielki dramat zrobił bawię. Prezes oddziału ZNP w Lubaczowie, panią Teresę Kozę. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, ja chciałam tylko króciutko już, ponieważ myślę, że wszystko zostało powiedziane i wszystko zostało wyśpiewane i wytańczone. Chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury za udostępnienie nam sali. Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Grażynie Bielec i całemu zespołowi, bo myślę, że oni dzisiaj uświetnili ten nasz uroczysty wieczór. I bardzo serdecznie również chciałam podziękować panu Adamowi Łazarowi za wspomnienia, które są bardzo cenne dla nas. Wiele razy słuchałam tych wspomnień i uważam, że uczestniczył w bardzo ważnych dla nas, szczególnie nauczycielach w tych czasach, szczególnie właśnie przy tworzeniu karty nauczyciela. Dziękuję bardzo. Proszę o wręczenie kwiatów tym osobom. Natomiast naszym gościom chciałam... Naszym zaproszonym gościom chciałam również bardzo serdecznie podziękować i uraczyć ich drobnym upominkiem. Upominkiem, w którym... Bardzo proszę może kolega Janka i Edytę, żeby może wręczyć te prezenciki drobne. Prezenciki, które zawierają broszurę wydaną z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest to cały taki krótki, aczkolwiek bardzo cenny dla nas rys historyczny właśnie od początku, od Pilaszkowa 1905 roku po czasy współczesne.
Proszę od nas przyjąć ten drobny upominek. Natomiast wszystkim gościom, wszystkim nam, członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, pragnę w tym dniu życzyć, abyśmy mieli jak najmniej problemów. A wiemy, że to, co powiedzieli tutaj już nasi przedmówcy, że czekają nas ciężkie czasy, czekają nas kolejne zmiany, czekają nas, związkowców, szczególnie trudne chwile, ale ja myślę, że nic o nas, nic bez nas. I myślę, że jeżeli są wśród nas tacy ludzie, którzy w tym związku są już ponad 50 lat i ludzie, którzy wstępują do tego związku, cieszę się z tego bardzo. Dziękuję wszystkim dzisiaj i myślę, że jeżeli będą ci ludzie w dalszym ciągu trwali, to, co nas czeka, nie będzie dla nas trudne. Pokonamy. Dziękuję władzom, dziękuję wszystkim zaproszonym gościom i zapraszam na dalszą część wieczoru. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Huk. Pani prezes, panie burmistrzu, szanowni państwo, obchody jubileuszu 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego to doskonała okazja do złożenia życzeń i podziękowań. W prezentacji na wstępie słyszeliśmy, że Związek od początku był represjonowany, szykanowany, łącznie z delegalizacją w okresie stanu wojennego. Ale słyszeliśmy także, że działacze Związku nigdy nie zaprzestali swojej pracy i zawsze działali na rzecz obrony pracowników oświaty i rozwoju polskich szkół. I za to należą się szczególne podziękowania. Szanowni państwo, w dzisiejszym spotkaniu nie mógł wziąć udziału pan starosta Józef Michalik. Pozwólcie, że odczytam list i życzenia skierowane do pani prezes i działaczy związku. Mija 110 lat powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z tej okazji proszę wszystkich waszych członków przekazać słowa uznania i gratulacje. Od momentu powstania Związek odgrywał niezwykle ważną i doniosłą rolę w historii naszej ojczyzny. W czasach wojny i pokoju pedagodzy z równym poświęceniem, nierzadko z naruszeniem własnego życia, krzewili wiedzę, chronili i podtrzymywali ważne cele. Najważniejsze jest to, że od lat Związek realizuje te same, jakże ważne cele. Równy dostęp do oświaty, upowszechnianie narodowej kultury i stwarzanie młodym Polakom szans na realizację życiowych planów. Ciężka praca pedagogów nie zawsze jest należycie doceniana. A przecież mury szkół opuszczają tysiące absolwentów, którzy w placówkach oświatowych pogłębiają swoją wiedzę, dojrzewają do poważnych życiowych decyzji i planują przyszłość. Dziś z nabytych przez nich umiejętności korzystamy wszyscy. Nie będzie to możliwe, gdyby nie kolejni nauczyciele i wychowawcy, niezależnie od reform czy jakichkolwiek zmian w edukacji. Zawsze najważniejsza była i będzie praca pedagogów. Ich pasja, oddanie i życzliwość, dzięki którym młodzi ludzie kształtują swoją wiedzę, zasługują w pełni na szacunek oraz uznanie. Z kolei nauczycielom, którzy nie wykonują już swojego zawodu, należy się spokojne, godne życie, ponieważ w pełni zasłużyli na to swoim poświęceniem. Życzę państwu, aby ta działalność dawała satysfakcję i radość. Życzę również wytrwałości w wypełnianiu obowiązków zawodowych i wierzę, że dalsze lata działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego będą pasmem znaczących sukcesów. Dziękuję serdecznie. Pan Mariusz Pieruch. Szanowni państwo, na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie przedstawiciela samorządu gminy Lubaczów na waszą uroczystość. Pan wójt Wiesław Kapel niestety z uwagi na wcześniej zaplanowaną uroczystość, też organizowaną przez gminę, nie mógł w tym przedsięwzięciu uczestniczyć, dlatego dzisiaj ja mam zaszczyt reprezentować gminę Lubaczów.
I chciałbym w imieniu pana wójta oraz całego samorządu gminy na ręce pani prezes złożyć pamiątkowy grawerton. Państwo pozwolą, że odczytam jego treść. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Lubaczów. Z okazji jubileuszu 110-lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego składam serdeczne gratulacje i życzenia wszystkim członkom oddziału ZNP w Lubaczowie. Państwa codzienna praca i zaangażowanie w kreowaniu wizerunku oświaty zasługują na szczególne uznanie. Dziękuję za aktywną współpracę z samorządem gminy Lubaczów oraz za dbałość o rozwój szkolnictwa i tworzenie społecznego gruntu dialogu, na którym wspólnie możemy wypracować wiele rozwiązań w dziedzinie oświaty. Życzę Państwu, by Związek zawsze cieszył się nieposzlakowaną opinią i uznaniem. Niech kolejne lata działalności przyniosą jego członkom pomyślność oraz wiele sukcesów. Podpisano wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel. Gratuluję Państwu. Pana Krzysztofa Szpyta. Szanowni Państwo, jestem trzecim z samorządowców i specjalnie chciałem być trzecim, ponieważ chciałem po raz kolejny przekazać Państwu, że my samorządowcy i wy nauczyciele i związkowcy gramy w tej samej drużynie. Trochę na innych pozycjach, bo wy macie zadanie, żeby dbać o swoje przywileje, dbać o to, żeby szkoła funkcjonowała dobrze pod kątem edukacji, wychowania, a my musimy to jakoś wszystko połapać finansowo. I powiem szczerze, że niejednokrotnie dochodzi do pewnych sporów, ale one wszystkie, że tak powiem, są na tym poziomie samorządu lokalnego. Przez ostatnie parę lat jestem blisko oświaty i myślę, że tak jak tutaj była przedstawiona historia od 110 lat, myślę, że nie było roku bez jakichś zawirowań. Ja sięgam parę lat wstecz i też nie przypominam sobie, żeby co roku coś się nie wydarzyło, co by nie wymagało waszego związkowego, waszej reakcji, naszej, jeśli chodzi o samorząd. I myślę, że patrząc na to, co za chwilę się będzie działo, też będziemy mieli co robić i będziemy mieli trochę zamieszania, jeśli chodzi o oświatę. Ale takie jest nasze zadanie. Zadanie samorządowców, żeby państwo mogli tą swoją pracę wykonywać spokojnie, bo to, co jest ważne dla oświaty, to jest spokój, stabilność i bez żadnych zawirowań. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zagwarantować jako samorządowcy. Ale będziemy się starać i to myślę, że będziemy się starać przy różnych zmianach, żebyście państwo jak najmniej tego odczuli. Pewnie nie jest to do końca wszystko do zrealizowania i w przypadku tych zapowiedzi, które są teraz, czyli powrót do sześciolatków i likwidacja gimnazjum, będzie ciężko zapanować na tę sytuację, ponieważ znika praktycznie dwa roczniki. Mam nadzieję, że to nie będzie jednocześnie, ale damy sobie radę. 110 lat pracy waszej w tej sferze społeczeństwa obywatelskiego, bo może związek nie jest typową organizacją pozarządową, ale działacie w tym zakresie. I za to chciałem podziękować, że oprócz tego, że dbacie o swoje interesy nauczycielskie, bo taki jest, po to jesteście, ale też nie zapominacie o tej młodzieży, o tych dzieciakach, które uczycie, bo widzę, że wszystkie wasze postulaty też wpływają na jakość, na to, co robicie z naszą młodzieżą, jak uczycie, bo jest to coraz lepsze. I widać, że pokolenie z pokolenia na pokolenie jest to naprawdę widoczny postęp, jeśli chodzi o edukację. A czas nie stoi w miejscu i wy też musicie nadążać za tym, co się dzieje dookoła. Życzę wszystkim nauczycielom, wszystkim związkowcom siły do dalszej pracy i do dalszej współpracy z nami. I myślę, że to, co wywalczycie, a my będziemy wprowadzać, będzie z korzyścią dla wszystkich, dla was i dla naszych dzieciaków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi. I teraz prosimy o zabranie głosu pana dyrektora zespołu
szkół imieniem generała Kustronia w Lubaczowie, a zarazem radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Prosimy bardzo. Pan Andrzej Nepelski. Szanowni Państwo Prezesi, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, koleżanki i koledzy nauczyciela. Będę mówił jako radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, gdyż tak sobie pomyślałem, że nauczycielem się jest, radnym się bywa. Jako nauczyciel pewnie w niejednym jeszcze jubileuszu będę brał udział, a jako radny nie wiadomo. Dlatego też w takiej roli będę występował. Państwo, obejrzeliśmy tą prezentację związaną z jubileuszem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Różne były koleje losu, różne opcje polityczne chciały sobie związek zawłaszczyć, ale chyba jedno jest niezmienne. Zawsze związek był blisko ucznia, zawsze był dla ucznia, zawsze był dla nauczyciela i z nauczycielem. I to jest wartość dodana działalności związku w ciągu tak długiego okresu. Szanowni Państwo, ja życzę Państwu, żeby Państwo doczekali takich polityków, żeby nie mieli Państwo wiele do roboty. Myślę, że to jest życzenie istotne w tych warunkach, jakie w tej chwili mamy, bo Państwo, koleżanki, koledzy, nauczyciele, wprowadzali książki pod strzechy, a doczekaliśmy takich czasów, że te książki spod strzech zabieramy. Życzę, by tego nie było, nie miało to miejsca. Państwa, oprócz tych życzeń, tych polityków, którzy będą sprzyjać, a Państwo nie będą mieć roboty, to życzę, żeby roboty, mam na myśli takiej związkowej, to życzę, żeby to środowisko nauczycielskie się integrowało, a takie już prywatne życzenia, to życzę takich zabaw, jak były lat temu 20-30. Obyśmy tego doczekali. Ja chcę tylko zadeklarować i myślę, że tutaj siedzi pan starosta. Sala jest duża do dyspozycji. Wszyscy nauczyciele, członkowie związku i nie tylko się pomieszczą i myślę, że będziemy się fantastycznie bawić i integrować. To jest takie moje dla Państwa i dla życzenie i dla siebie jako nauczyciela. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji 110. rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Serdecznie zapraszam do wysłuchania prezentacji w wykonaniu zespołów Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Teraz przed Państwem Joanna Buczek z Teatru Małych Form z monologiem Hipochondryczka i kabarecik Bąble w scence Święto Szkoły. Wykonawcy pracują pod kierunkiem pani Grażyny Bielec. Wysłuchamy także zespołu wokalno-instrumentalnego S23 z utworem When You Are Gone i Nadzieja. Opiekunem zespołu jest pan Piotr Kaczor. Zapraszam wykonawców. A potem powie 100 zł. Diagnoza krawna, co do joty. Ale gdy idzie o kwotę, zaczęło się dosyć dziwacznie. Na początku noga zdrowa jak ryc. Sama czekam, kiedy to się zacznie. Rok, drugi, a noga nic. Już diabli brali mnie powoli. Już cierpliwości było brak. Co to za noga, co nie boli? Chora? Czy jak? Aż raptem czuję, że gdy chodzę, to mnie coś kuje w lewej nodze. Stanę, nie kuje. Dziwne kucie. A w sercu zaraz złe przeczucie. Witam Was serdecznie. Jestem przewodniczącym samorządu szkolnego. Wiemy. Poprosiłem Was, ponieważ zbliża się święto naszej szkoły. Znowu święto, badania, jakieś pieniądze. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że musimy się pokazać z dobrej strony. No, musimy.
że jesteśmy super szkołą. Tak, bo jesteśmy to super. Że cechuje nas duża kultura osobista. No i że mamy dużą wiedzę. Ogromną. Tak. Wystarczy wejść do toalet. Boże. I przeczytać napisy na ścianach. Co? Pod tytułem Serial w wykonaniu Małgorzaty Stopyry i Bartka Babuli. Monologu Panna Funkel w wykonaniu Jana Abramowicza oraz wysłuchania solistów pracujących z panem dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Andrzejem Kindratem, Igora Furgały w utworze Moja Klasa Trzecia A i Kornelii Konopki w utworze Cud w szafie. Zapraszam. Będzie nożem kuchennym zabijał Zysię. A czego mam się wstydzić? Czy to ja zabijam? Ty! Też coś! Taki ciapa! Widzisz? Widzisz? Inspektor policji też podejrzewa kochanka. No, inspektor to chyba po to jest, nie? Żeby podejrzewać. Kochanek zamordował, bo on kocha teraz tę drugą! Ty Jandę? W sumie... Ona nosi te dekolty. No widzisz, słoneczko, sama przyznajesz, że ją zamordował. Czyli tamta była mu niepotrzebna, więc ją zabił. Tak, gdyby się zabijało tych, których się już nie kocha, to by połowa ludności żyła na tym świecie. Proste, że on tej sochy już nie kocha, bo ona też jest niezłe ziółko. Ty widziałeś, co ona w tej łodzi wyprawiała? Boże, ale ona to grała! To taka rola! Rola, rolą! Widać, jaki lubi. Panna Funkel po lewej, dudniąc w basach, a ja obiema rękami unisono sprawę. Przez chwilę szło gładko. Dziękowałem Bogu, że stworzył kompozytora Antona Diabellego. I wreszcie z tej ulgi zapomniałem zupełnie, że mała sonatina jest w G-dur. Czyli na początku ma fis, a to znaczy, że nie można sobie śmigać po białych klawiszach. Lecz w pewnych miejscach trzeba uderzyć czarny klawisz. Właśnie... Kiedy w ławce siedzę sobie, myśli chodzą mi po głowie, co też dziś się jeszcze zdarzy. O czym Asia teraz marzy? Czy ktoś komuś da kuk serca? Kiedy będzie tu nie tańca? Znacie są dziecielki takie, które tańczą z wielkim smakiem. Moja klasa trzecia A, tyle wdzięków sobie ma, choć na lekcjach ciągle gada. Ktoś przez
Zobaczymy sketch Przyjaciółki w wykonaniu Ewy Szpyt i Laury Bogusławskiej oraz monolog Operetka w wykonaniu Miłosza Mazura. Ponownie usłyszymy zespół S23, tym razem z utworem Chodź pomaluj mój świat oraz Dwa serca, dwa smutki. Świetny był ten pomysł z tortem dla Wiśniewskiej i że jednym dmuchnięciem zgasiła aż 30 świeczek. 30? To i ja bym zdmuchnęła. Ale gdyby było tych świeczek, ile rzeczywiście ma lat, to nawet atleta z najpotężniejszym dmuchem na świecie nie zdołałby zgasić tej iluminacji. Co ty mówisz? To ona przekroczyła 30? Pytanie. Kochana, jeszcze sputniki po niebie latały, jak ona przekroczyła te granice wieku. I to nie tylko przekroczyła, ale i przewróciła chyba z 7 lat. To ona świetnie wygląda. No ten jej synek, ten synek, no przemiły chłopiec. Przemiły? No, o, przemiły. Tylko wszako numer za duży. Nie rozumiem. To proste. Oni są 7 lat po ślubie, a on chyba w lutym 9 lat skończył. Tak? Marysia, to niby tak prze?